Miłość jak tequila. Odcinek 6. Fueron tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Por amante de mi vida haré un camino hasta encontrarte, porque te llevo conmigo hasta la sangre. ¡Gaviota! Cada día. Ja i ty patrzymy na życie nieco inaczej. Mamy inne podejście. Dzięki Bogu. Chyba, że twoje upodobania uległy zmianom. Co mówisz? Że być może ten brak powodzenia u kobiet zmusił cię do zmian. To wszystko przez złamanie przysięgi, którą złożyłam Rodrigowi, że zobaczymy się ponownie w Haciendzie na wiosnę w przyszłym roku. To jest piękna historia miłosna. Była piękna, kiedy byliśmy razem. Ale teraz spójrz na mnie. Samotna i nie wiem, co robić. Jeśli chcesz, możesz spędzić tu noc. Tutaj? Obok magazynu jest mały pokoik, gdzie sypiam ja, gdy robimy remanent. Proszę. Dziękuję bardzo. Puszczaj. Uspokój się, spokojnie. W porządku. To już było. Odpocznij, bambina. Tutaj będziesz bezpieczniejsza. Dziękuję bardzo, panie. Bienvenido. Benvenuto. A, najważniejsza sprawa. Będzie tu strażnik, żebyś była spokojniejsza. Buonanotte. Dziękuję ci, panienko, z całego serca. Że tak dobrego człowieka postawiłaś mi na drodze. Z jakiegoś powodu tak się dzieje. Wiem, że już wkrótce spotkam się z moim Rodrigiem.
Buenas noches. Dobranoc, kochana. Marisce che tutti il mondi, marisce che tutti il mondi, marisce. Oh sai. Buongiorno bambina. Ma che cosa fai? Jestem gotowa do pracy. Ma dai bambina. Por favore. Zostaw to. Panie Benvenuto, dałby mi pan jakieś zadanie? Mogę wytrzeć meble, pozamiatać. Nic z tego, moja droga. Jak się mówi, questo, kiedy ktoś chce powiedzieć... Tu jest twój bilet, abyś mogła spotkać się ze swoją miłością. Ojcem twojego bambino. Dziękuję bardzo. Mariana, Londyn to najodpowiedniejsze miasto w obecnej Europie. Najlepsze miejsce do inwestowania i robienia interesów. Zapamiętaj, że jego najbardziej znane uniwersytety to Oxford i Cambridge. I co będziesz robiła, kiedy wylądujesz w Londynie? Złapię metro do Oxfordu. A jeśli nie znajdę Rodriga na tamtejszym uniwersytecie, to znów złapię metro i pojadę do Cambridge. Mamina, zapamiętaj. Dzwoń do mnie z jakąkolwiek sprawą. Zapamiętałaś numer do mojej restauracji? Tak, panie Benvenuto. Do tej koperty włożyłem ci trochę pieniędzy. Kilka funtów na twoje wydatki. Weź to. Nie, nie. Będziesz tego potrzebowała. Panie Benvenuto, obiecuję, że pewnego dnia spłacę pieniądze, które mi pan pożyczył. I wszystko, co zrobił dla mnie, choć i tak jestem panu zobowiązana na całe życie. Niech Bóg pana błogosławi za jego dobroć. Do widzenia, panie Benvenuto. Dzień dobry, Roberto. Co u ciebie, Pilar? Usiądź, proszę. Dziękuję. Kawę poproszę. Miło mi cię widzieć. Jak sobie radzisz? Niełatwo poradzić sobie z utratą męża. Pozostawił po sobie ogromną pustkę. Będę za nim tęskniła aż do śmierci. Tak. Amador był niezwykłym człowiekiem. I wszyscy, którzy go poznaliśmy, wciąż serdecznie go pamiętamy. Wiem, Roberto. Pilar, życie jednak idzie naprzód i musisz dać sobie radę bez niego. Tak właśnie próbuję, a odnajduję się w miłości do moich dzieci i wnuków. Oni dodają mi życia. Przede wszystkim Felipe i jego żona, którzy nawet na chwilę nie zostawiają mnie samej. Kochana, przygotuj się, samolot już czeka. Felipe, no nie wiem, rzecz w tym, że jestem taka niespokojna, kochanie. Rozmawiałem właśnie z pilotem i mówi, że warunki lotu są doskonałe. Rzecz w tym, że... No nie wiem, kochanie. Dlaczego zawsze, gdy latamy rodzinnym samolotem, stajesz się jakaś niespokojna? Tak. To pewnie przez to, że... Nie przejmuj się mną. Kocham cię.
Pilar. Pilar. Powodem naszego spotkania jest zakomunikowanie ci, że Rada Kontrolna do spraw tekili pragnie złożyć hołd Amadorowi. O co chodzi? Tak więc wszyscy członkowie zadecydowali, że sala stowarzyszenia do badania i degustacji tekili będzie nosiła imię Amadora Montalvo. Oj, Roberto, to będzie zaszczyt. To jest wyłącznie skromne uznanie, jak ważną rolę odgrywała jego praca w świecie tekili. Dla mojej rodziny to oznacza zobowiązanie do podtrzymania zasad moralnych i etycznych mojego męża i ten obowiązek przejdzie też na potomków moich wnuków. Jestem przekonany, że tak będzie. Jakie dziwne uczucie. Rodrigo, tak to Rodrigo. Tak jakby była blisko, bardzo blisko mnie. Słyszę jej głos. Cóż za szaleństwo. Przeszła przez ulicę, nie zdołałem jej zatrzymać. Rodrigo, powinieneś natychmiast wrócić do Meksyku. Twoi rodzice mieli ciężki wypadek. Nie żyją. Aaron poszedł powiadomić Sofię. My wyszliśmy natychmiast, żeby... Tam się zobaczymy. Meksyk z Danielą. Jak Rodrigo przyjął wiadomość? A jak sobie wyobrażasz, kiedy to syn dostaje informację o śmierci swoich rodziców? Jak Fedra? Chociaż mi nie uwierzysz, też mi żal śmierci Konstancji i twojego brata Felipe. Ale lepiej, że to byli oni, a nie my. Co też opowiadasz? Idziemy po Daniela. Umarła. W imieniu pani Pilar, wdowy po panu Montalvo, jestem wdzięczny za zaangażowanie przy załatwianiu formalności związanych ze